Witam Was pięknie, kochani, w ten mroźny wieczór za oknem i cieszę się bardzo, że mogę znowu powiedzieć parę słów do Was. Z założenia dzisiaj ma być krótko, ale pewnie wyjdzie więcej niż założenia zakładają. Tak naprawdę to założenia tylko oparły się na pewnym temacie, a tych tematów jest więcej. Mam nadzieję, że nie pogubię dzisiaj wątków gdzieś po drodze. Do poruszenia tematu, który Wam dzisiaj przybliżę, zainspirowało mnie spotkanie ze świadomością Jezusa w czasie jednej z medytacji, podczas jednego z transów, który wyraził pewnego rodzaju ubolewanie na temat degradacji naszego języka polskiego. Co miał na myśli, to przedstawię Wam za chwilkę, ale nim do tego dojdę, chciałem opowiedzieć troszeczkę o naturze naszego trzeciego wymiaru, jak i wyższych wymiarów, bowiem wielu z Was wie, że są wymiary, są przestrzenie egzystencjalne, właściwie funkcjonujące głównie w innych gęstościach, które działają na takiej zasadzie, że manifestacja jest tam natychmiastowa. No, dość sporo razy mogłem doświadczać skutków swoich kreacji w podróżach poza ciałem i rzeczywiście były one tam natychmiastowe, a u nas trzeba czekać czasem dni, czasem miesiące, czasem lata. To oczywiście zależy indywidualnie od danej istoty, od poziomu, z którego płynie dana kreacja, ale tym niemniej trzeba czekać dość długo na pewne efekty działań, czy to czynności takich stricte fizycznych, czy działań myślowych, czy słownych. Abstrahując tutaj od pewnej niewielkiej grupy istot, u których następuje natychmiastowa manifestacja, ale to jest związane ze specyficzną jakby ich budową, misją i z wieloma innymi rzeczami. I chciałem się tu odnieść do tego linearnego rozciągnięcia czasu, czy ono jest dobre, czy złe, to nie mnie rozsądzać. Każdy to po swojemu postrzega, tym niemniej z mojego punktu widzenia jest na ten moment całkiem dobrze, że owe rozciągnięcie istnieje, bowiem umożliwia nam uważne przyjrzenie się naszym postawom, naszym skutkom działań, naszym metodom działań. Ta odległość od zainicjowania pewnych procesów do ich realizacji jest dłuższa bądź krótsza, ale umożliwia tym niemniej przyjrzenie się sytuacji, uzyskanie pewnego zrozumienia, na które nie ma czasu, jeżeli kreacja jest natychmiastowa. Pomyślcie sobie teraz o tych 7,5 miliarda czy 8 miliardach ludzi na Ziemi, z których większość nie zdaje sobie sprawy na ten moment z siły kreacji myśli, słów, z czynów, to może jako tako. I gdyby u wszystkich nich uruchomić możliwość kreacji w czasie rzeczywistym. Ta kreacja w czasie rzeczywistym jest, tylko że postępuje krok po kroku. Najpierw w ich polach informacyjnych, potem w ich ciałach. Wychodzi ewentualnie na zewnątrz lub zostaje w obrębie ich istoty. I pomyślcie, gdyby oni wszyscy mieli natychmiastową moc kreacji, czy w ogóle jeszcze ludzkość i planeta dalej by istniała. Ja wiem, że to jest może też powód do niezadowolenia dla istot bardzo świadomych, to spowolnienie kreacji, ale też zauważcie, że w ich życiu ta kreacja następuje jednak sporo szybciej, sporo łatwiej, ponieważ jest ona o wiele bardziej świadoma niż u kolektywu. I właśnie do tego kolektywu zmierzam, do tej kolektywnej kreacji, a mianowicie do posługiwania się językiem, czyli do werbalizacji pewnych idei, zamierzeń, przekazów, do ekspresji siebie. I tak naprawdę też zmierzam do języka jako do jednego z narzędzi modelowania rzeczywistości, modelowania czy wręcz tworzenia. I Jezus mi tutaj zwrócił uwagę na fakt, że w naszym pięknym języku polskim, który no, jest językiem słowiańskim i który jeszcze pozostaje stosunkowo wysoko wibracyjny, że do naszego języka wkradło się wiele kodów zniszczenia. Tak mi to przekazał dosłownie. Kodów zniszczenia, kodów destrukcji. I unaocznił mi to na dwa sposoby. Pierwszy przykład to są słowa, które tworzą pewnego rodzaju bardzo szerokie, jak gdyby pojemne pola informacyjne dla manifestacji wszelkiego rodzaju, umownie powiedzmy, zła czy ciemności.
tworzą takie bardzo szerokie przestrzenie, do których dostęp ma wiele energii, z których wiele energii jest zasilanych, które wyrządzają pewnego rodzaju krzywdę w tej rzeczywistości, czy to nam, czy to innym istotom. Słowa te, może parę przykładów teraz podam, żeby dalej jakby coś móc mówić. Ale to, co jest najważniejsze, na co mi zwrócił uwagę, to to, że słowa te są chętnie przyjmowane przez ludzi młodych, przez młodzież, przez dzieci, ale mają też tendencję do wspinania się w górę, jak gdyby po tej drabinie wiekowej, po drabinie pokoleniowej, ogarniając kolejne starsze pokolenia. Innymi słowy, jak gdyby społeczeństwo z nimi infekowane. I wracając do tych takich pojemnych, jak gdyby worków energetycznych, do tych słów, przedstawił mi przykładowe słowa takie jak masakra, makabra, dramat, Saigon, Armagedon, katastrofa, przeróżne rzeczy, które ludzie używają dla określenia czasami zupełnie błahych sytuacji, w których coś się nie udało, ale słowa te, jak gdyby tak archetypicznie, mają nieraz dużo, dużo mocniejszy wydźwięk, są nieadekwatne w ogóle do tych sytuacji, w których są używane, natomiast stwarzają bardzo silną przestrzeń, bardzo pojemną, która niestety powoduje tą przysłowiową masakrę, zarówno w czyimś życiu, jak i na poziomie bardziej kolektywnym, bowiem do tego można mnóstwo rzeczy przypiąć, przyłatać, podłączyć. No i tak to wygląda. Ja chciałbym też tutaj zaznaczyć, że zachęcam Was do uważnej obserwacji Waszego języka, ale nie do wpadania w jakiekolwiek obsesje czy paranoje, czy wręcz wpadania w poczucie winy, że za często używacie takiego czy innego słowa. Raczej zachęcam Was do wykrzesania takiej wyższej, szamańskiej uważności, do przyłapywania siebie na czymś i do ewentualnego zmieniania tego, przekodowywania lub przyglądania się temu na przeróżne sposoby i być może samo to zniknie z użycia. Każdy to jak gdyby odbierze po swojemu. I drugim przykładem wkradania się kodów destrukcji, kodów zniszczenia naszego języka są słowa, które mają pozornie znaczenie pozytywne i są używane w sytuacjach radosnych, gdy coś się udaje, gdy osiągamy zamierzony efekt, gdy coś nam się podoba. Ogólnie są to słowa związane z superlatywami i przytoczył tutaj dwa przykłady takie jak zajebiściej, zarąbiściej. Zwrócił mi uwagę na fakt, na którym nigdy się nie zastanawiałem wcześniej, że rdzeniami jakby tych wyrazów jest słowo zajebywać i zarąbywać, co jest pewnego rodzaju synonimem bratobójstwa, ludobójstwa, czy wręcz aktów kanibalizmu, jak mi przedstawił. I w pewien sposób te znaczenia, te treści wchodzą tak jakby podstępnie w nasze życie, w życie osób w naszym otoczeniu. Są używane bardzo chętnie ze względu na to, że tak jak już wspomniałem, oznaczają coś pozytywnego, a przecież mamy tyle pięknych, rodzimych słów, tak jak cudownie, będące manifestacją cudu, fenomenalnie, będące przejawieniem pewnego wyższego fenomenu, świetnie, można powiedzieć by nawet w domyśle świetlnie, czyli manifestacja światła w naszym życiu, w naszej przestrzeni, wspaniale i wiele, wiele, wiele innych wyrazów. Zastanawiałem się dzisiaj przed nagraniem audycji jeszcze nieco nad tymi tematami, i spłynęło na mnie takie pewnego rodzaju natchnienie, że nasz język jest w pewien sposób mniej lub bardziej celowo redukowany, jeżeli chodzi o słownictwo, liczbę słów. Krótko mówiąc, dużo słów jest wypieranych i całe grupy słów są zastępowane pojedynczym, przykładowo zajebiście czy zarąbiście, czy tą nieszczęsną masakrą. I uzmysłowiłem sobie, że jest to pewien element, który może oddziaływać dość niekorzystnie na przestrzeń naszych umysłów, ogólnie na nasze życie, z tego względu, że to zubożenie, które tutaj obserwuję, może prowadzić i wspierać procesy
transhumanizacji, procesy robotyzacji istot ludzkich, jednostek ludzkich, bowiem finalnie, to jest moje odczucie oczywiście na ten moment, może to prowadzić gdzieś do totalnego zubożenia i przystosowania nas tylko do pewnego rodzaju pojedynczych komend, słów kluczy, którymi bardzo łatwo można ludzi próbować programować, wymagając od nich konkretnych zachowań. Innymi słowy, zachowanie jak gdyby różnorodności i bogactwa języka, tu znowu podkreślę moim zdaniem, może w dużej mierze zapobiegać procesom mechanizacji, transhumanizacji i jak wiecie, język, będąc elementem pewnego rodzaju kultury danego narodu i historii, jest nośnikiem rzeczy bardzo ważnych i głębokich, nad którymi nieraz się nie zastanawiamy, rzeczy odnoszących się do naszych korzeni, do przodków, do mądrości, do wiedzy. A to spłycenie teraz, które ma miejsce i ta bardzo duża redukcja, w moim odczuciu sprzyja właśnie tej tendencji transhumanizacji. Właściwie to na ten moment jest to wszystko, czym chciałbym się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że w stosunkowo niedługim czasie znowu pojawią się jakieś tematy, o których będę mógł opowiedzieć. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, na Wasze reakcje, opinie. Jakie by one nie były, wszystkie one są dla mnie bardzo, bardzo wartościowe. Miałem możliwości, czytam wszystkie, na tyle, na ile jestem w stanie w danym momencie. No i cóż, życzę Wam, aby język był jednym z najwspanialszych narzędzi kreacji w Waszym życiu, jeżeli odczuwacie na dany moment potrzebę kreacji i przejawiania się, bo język także może służyć do przejawiania Boga, Stwórcy tutaj w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I no cóż, wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.